Pamiętacie takiego pana jak Thierry Henry? Bo nie wiem jak dla was, ale dla mnie właśnie Francuz w dzieciństwie stanowił taką kolebkę futbolu. To na nim się wzorowałem, to on był moim idolem i mogę śmiało powiedzieć, że on był moim ulubionym zawodnikiem w czasach dzieciństwa. Mogę też śmiało powiedzieć, że dalej tym ulubionym zawodnikiem jest, bo do tej pory nie przyszło mi zaobserwować zawodnika, który wzbudzałby większy podziw niż właśnie sam Thierry Henry. I może to zabrzmi dziwnie, bo żyjemy w czasach, w których Messi, Cristiano Ronaldo czy inni genialni zawodnicy biegają po boiskach, ale naprawdę nikt tak nie imponował mi do tej pory jak sam Thierry Henry. Niestety Francuz nie posiada do tej pory żadnej karty oczywiście w Ultimate Team. Skończył on kilka lat temu karierę. Karty legendy niestety nie ma. Kto wie, być może w przyszłości będzie. Tak czy siak ja, jak wiecie, gram na PlayStation 4 i nawet gdyby ta karta była, to w tym momencie nie mógłbym jej przetestować. Ale od pewnego czasu, po francuskich, ale również i europejskich boiskach, biega pewien zawodnik, który niesamowicie mi tego Thierry'ego Henry'ego przypomina. A mowa o Mbappé Lotinie Kylian, tak ma na imię. Nie wiem jak to z francuskim akcentem przeczytać, ale myślę, że wiecie o kogo chodzi. Zresztą widzicie to już teraz na ekranie. Zawodnik z rocznika 98, można powiedzieć, że prawie 99, bo jest z końcówki grudnia. Ja również jestem z końcówki grudnia. Wychodzi na to, że zawodnik 3 lata młodszy ode mnie. Nie wiem jak dla was, ale mi niesamowicie w swoim poruszaniu się po boisku, w poruszaniu się z piłką, w oddawaniu strzałów, w przyjmowaniu piłki przypomina właśnie samego Thierry'ego Henry'ego. A co ciekawsze, Thierry Henry swoją karierę seniorską rozpoczynał tak naprawdę w AS Monaco, a jak dobrze wiemy, Mbappé również karierę seniorską rozpoczął w AS Monaco. Także ja tutaj nic nie sugeruję, ale jeśli tylko nie uderzy Mbappé sodówka do głowy, a jak sam Kamil Glik powtarzał w kilku wywiadach, jest to naprawdę ułożony chłopak, to kto wie, czy właśnie nie jesteśmy świadkami narodzin Thierry'ego Henry'ego numer 2. Nie wiem w sumie, czy sam Mbappé by chciał, żeby tak o nim mówiono, chociaż wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie pozytywne określenie. Natomiast umówmy się, że tak będziemy sobie go nazywać, bo tak jak już wspominałem, przypomina mi on Thierry'ego Henry'ego praktycznie pod każdym względem. No i przetestujemy sobie właśnie najnowszą kartę specjalną. Tego oto też pana w takim oto też składzie. Składzie, który głównie zbudowałem na bazie Francuzów, jak widzicie, specjalnie nie robiąc jakiegoś mega dobrego składu, żeby to on był tą wyróżniającą się kartą w drużynie. Prócz niego mamy tutaj naprawdę solidnych tych piłkarzy, w głównej mierze najtańszych, jakich można było na te pozycje z Francji dostać. No ale mamy chociażby Kamila Glika, tutaj umieściłem też patriotycznie, no i Coumana, do którego jak sami wiecie mam niesamowity sentyment w tej FIFA, bo po prostu kocham nim grać. No i przetestujemy sobie dzisiaj właśnie Kyliana oraz ten składzik w dwóch meczach. Zobaczymy jak mi pójdzie, mam nadzieję, że tutaj nasz, miejmy nadzieję, również to powiem, nowy Thierry Henry Pokażę siłę i dzisiaj kilka brameczek dla nas strzeli. Jeszcze, żeby nadać takiego klimatu, ustawię sobie tutaj numer 14 na koszulce Kyliana. Niestety nie pamiętam w tym momencie, z jakim on numerem gra nominalnie. Możecie napisać w komentarzach, jeśli wiecie. Ale dobrze chyba wiecie, że 14 należała do Thierry'ego Henry'ego i no, myślę, że przyjemne nawiązanie. No to zobaczmy, kto na sam początek przetestuje nam tutaj ten francuski skład, a będzie to naprawdę mocna jedenastka, mocna hybryda, no i hybryda godna pokazaniu, że Thierry Henry numer 2 rośnie nam na własnych oczach. Oj, ależ teraz ta piłka przeszła i to nasi obrońcy będą musieli teraz się skupić, żeby Kante nam tutaj krzywdy nie zrobił, a w zasadzie już Sadio Mane broni to nasz goalkeeper i teraz tam zablokował tę piłkę. Bodajże Dabo, no i uchroniło nas to zdecydowanie przed stratą bramki, ale teraz mamy dzięki temu szansę na kontrę, którą fatalnie rozwiązuje i z tej kontry zrobił się faul. Szukamy tutaj Mbappé Lotin, zobaczmy, to będzie strzał z daleka i to jest słupek! Oj, czuję moc tej karty z takiej pozycji niezbyt do końca przygotowanej. Już bardzo mocno zagroził bramce De Gea, no i słupek uratował teraz Hiszpana. No jeśli będzie tutaj rywal mi zostawił troszkę więcej miejsca, to Mbappé naprawdę może w tym meczu pokazać się w całej okazałości i zdobyć przynajmniej jedną bramkę. Oj, ależ teraz ślink z jednego z naszych zawodników, zobaczmy.
Będzie miał piłkę Munier, strzela i mamy rzut rożny. Mamy rzut rożny, może po rzucie rożnym wyjdzie nam tutaj jakaś akcja. Zobaczmy, Amalfitano jest pierwsza wrzutka, Kingsley Coman, jeszcze Munier, będzie szansa, Marchand! I to mogła być pierwsza bramka. Nasz środkowy obrońca dobrze tutaj próbował umieścić tę piłkę w siatce. Niestety nie do końca to wyszło! Tak jak teraz to uderzenie Dabo, ale mamy kolejne sytuacje. Jeszcze podanie, to będzie 1-0, to będzie 1-0, tracimy bramkę w ostatniej akcji pierwszej połowy najprawdopodobniej. No za dużo tutaj miejsca miał rywal, za dużo, no rozegrał to Sweaty w meczu towarzyskim. No nie mogę mieć pretensji, chciał strzelić bramkę i niestety musimy odrabiać wynik w drugiej połowie. Chociaż może jeszcze w pierwszej się uda, chociaż jedną akcję przeprowadzić, Mbappe, Lottin, to może uderzmy z daleka, zablokowany jeszcze Munier i ta piłka nie chciała tutaj przejść, nie przeszła. Więc jak widzicie, do przerwy, mając tylko jeden celny strzał celny? Jakim cudem? No nieważne, przegrywamy 1-0. Będzie teraz niebezpiecznie, Kante, Marchand, Glik, błąd Kamila Glika teraz, błąd Kamila Glika i to kosztuje nas drugą bramkę. No przeciwnik tak naprawdę nic nie robi mi groźnego w tym meczu, a prowadzi 2-0. Nie możemy też się w sumie przedrzeć pod jego pole karne. No jest to taki mecz w środku pola i boli to, że rywal swoje sytuacje wykorzystuje, a ja jak już jakieś tam sobie wypracuję, to nie do końca. Zobaczmy może teraz, piłka do Muniera, Munier, no ale to jest zła wrzutka, bo tutaj nikogo nie było i to przyjęcie Ejserika było jeszcze gorsze, ale jak widzicie ta piłka odskakuje moim zawodnikom, żeby tylko nie mieli jakiejś dogodnej sytuacji do dania strzału. Szkoda, ale zobaczmy dalej kontynuację tej akcji, Amalfitano może teraz nie celnie. Oj, na krótki słupek ta piłka była. Teraz zobaczmy Mbappe, piłka do Amalfitano, no ale niezbyt tutaj już oddycha Amalfitano, ale zobaczmy Mbappe! Aj, nie przeszła ta piłka, szkoda, chociaż jeszcze będziemy mieli szansę. Mbappe szuka partnera, dobrze zaprosił do tej akcji naszego prawego obrońcę. Munier, piłka do Mbappe, Mbappe bardzo dokładne ma te podania, to trzeba naprawdę mu oddać. Zobaczmy teraz Kingsley Coman troszkę tutaj pokręcił, dośrodkował, Mbappe nie wygrał główki i to będzie koniec tego meczu. Przegrywamy 2-0, no nie odpuszczę w tym odcinku kolejnym rywalom, bo jak sami widzicie, najlepsza ocena 8-4 i to naszego prawego obrońcy, Mbappe 6,7, no był niewidoczny, trzeba to sobie przyznać. Przeciwnik miał dużo lepszy skład, też dobrze grał. No i przede wszystkim oddawał więcej celnych strzałów, także jeśli chodzi o pierwszy mecz to tyle. Czas odrobić je w spotkaniu kolejnym. No to zobaczmy, kto tym razem będzie tutaj naszym rywalem i mamy tym razem skład znowu mocny. No kurczę, znowu mocny, tym razem z Ligi Angielskiej w całości. Mbappe troszkę tutaj potańczy, Mbappe, piłka już oddana, zobaczmy, Coman, jeszcze piłka do Muniera, ten... O, jeszcze Mbappe będzie miał szansę i zablokowany początek tego meczu, już mieliśmy szansę, będzie jeszcze jedna Mbappe i to jest za lekkie uderzenie, ale od samego początku widać, że ma gut gry, chce strzelić bramkę i to mi się podoba, oby w końcu mu się udało. No ale zobaczcie sami, dlaczego mi tak piłka nie zostanie pod nogami? Dlaczego jemu? No nie rozumiem czasami tej gry, no... Tyle tutaj było przypadku. No i zobaczcie sami, znowu ta piłka się tak odbiła. Jakoś szczęśliwie dla rywala. Naprawdę. Dobra, To będzie, zaraz wam powiem, który róg. Dawaj, aha, jednak będzie strzelał Herrerą, to będzie lewy róg, chyba że mnie, no, nabrał mnie, no, myślałem, że nie będzie mnie nabierał, nabrał mnie i prowadzi 2-0, szkoda gadać. Teraz Mbappe, no to jest ta szansa, Mbappe, poprzeczka, nie chce ta piłka wpaść, no cholera jasna, nie chce dzisiaj ta piłka wpaść. Mbappe, no może teraz po długim rogu, Mbappe, no nie!
Munier. Munier, dobra teraz piłka, czy Draxler dojdzie, doszedł dośrodkowaniem, Mbappé! I w taki sposób młody Thierry Henry wita się z nami. Czy to jest na pewno Mbappé? Ja muszę mieć pewność. Oczywiście, że tak. No kto by strzelił taką bramkę jak nie on? Czegoś takiego oczekiwałem i w końcu się udało. Za każdym razem brakowało czy to troszkę więcej szczęścia, czy troszkę więcej siły, czy troszkę więcej precyzji. I w końcu Mbappé z upragnioną bramką, na którą walczy naprawdę mocno w dzisiejszym odcinku. No i jak już strzela, to strzela pięknie. Mamy 2-1 i walczymy w tym momencie o przynajmniej remis. Druga strona, dobrze, Coleman, dawaj, wiem, że już nie masz sił stary, ale jeszcze musisz wykrzesać z siebie resztki, żeby tutaj dać nam szansę na jakiś dobry wynik. Aiserik, znowu zablokowany, jeszcze Dabo! Kurtła! Oj, 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 teraz to, żem troszkę zabalował, ale Starić również. Oj, teraz dobrze Coman wywalczył piłkę, już na tych resztkach sił, pędzi tą lewą stroną, dośrodkuje to na miarę bramki! Kylian Mbappé tak się w końcu obudził i to są dwie fenomenalne bramki teraz Francuza i mamy remis, a to oznacza dobry. Że jak widzicie, mega wyrównane spotkanie, no i w ostatnich sekundach tej drugiej połowy Mbappé, strzelając swoją drugą bramkę, wprowadził nas do dogrywki, ale jak widzicie, mój skład umiera, moi Francuzi umierają, także ja tutaj potrzebuję zmian, nie za bardzo mam kogo wpuszczać, przede wszystkim Coman już ledwo dycha, więc musiałem go tutaj wpuścić. No i teraz pytanie, James Rodriguez chyba za Dabo, albo za Aiserika, damy go za Aiserika i wiecie co, zagramy sobie tak. Mbappé walczy teraz o hat-tricka, no i miejmy nadzieję, że go skompletuje. Będzie smród w tej akcji, czy nie będzie? Nie będzie. Mbappé. Dobrze, ta piłka szczęśliwie została pod naszymi nogami. Zobaczmy, Castillejo. Castillejo, co wykombinuje nam ta karta? Piłka do Dabo. Dabo jeszcze do Muniera. Munier, jeszcze będzie szansa. Mbappé, Lotin ma pozycję do oddania strzału! I to jest poprzeczka tak blisko, a zarazem tak daleko! Było w tej sytuacji. James Rodriguez. Mbappé. Piłka do Castillejo. Castillejo, Dabo, James Rodriguez, Draxler. Piłka do Dabo, Dabo do Draxlera. I to prawie wyszło. Prawie robi jednak różnicę. Ojojoj, teraz tutaj jest dziura w obronie. Ja dalej gram na ofensywnym, ale nie wiem czemu lepiej mi się gra na tym ofensywnym z tym rywalem. Ale niech się to tak nie skończy. Starić marnuje kolejną doskonałą sytuację. Dobrze Draxler, James Rodriguez ma troszkę więcej miejsca, ale on będzie szukał podania do Mbappé. Mbappé na prawą nogę, broni to Courtois, nie dobija Dabo. Bardzo blisko jest Mbappé tego hat-tricka, pracuje na niego no niesamowicie mocno. Ale w dalszym ciągu tylko albo aż dwie bramki na jego koncie. No więc hat-tricka nie będzie, ale uznajmy, że jeśli wykorzysta swoją jedenastkę Mbappé, to tego hat-tricka będziemy mogli śmiało mu przyznać. I byliśmy blisko obronienia pierwszego karnego, tak się jednak nie stało. Czas na Jamesa, nie mamy niestety strzałki. I się mylimy. No ja w karnych jestem tragiczny. To nie jest na moje nerwy. Ale może na przeciwnika również. Vardy nie trafia. I teraz Draxler. No Draxler już musi. Kto jak nie ty, Julian? I tak się też dzieje. Wracamy powolutku do gry. Będzie tutaj emocjonująco. Ale to mi się podoba, bo będziecie również i wy, mam nadzieję, odczuwali te emocje. Firmino, perfekcyjny rzut karny. Po raz kolejny zawodnik rezerwowy, który dzisiaj wszedł na boisko, Castillejo, i to jest mega dobre wykonanie jedenastki. Czas na Herrera czy Lafont, i myli się Herrera, czyli przeciwnik już dwa razy się pomylił i teraz przed nami Mbappé, strzelec dwóch bramek do nas w tym spotkaniu. Czy da radę Mbappé i nie myli się, czyli niech będzie ten hat-trick. Przypiszmy mu tego hat-tricka, bo naprawdę na niego zasłużył, a co więcej, ten strzał może nam dać zwycięstwo. Jeszcze nie teraz, bo Dembele wykorzystał jedenastkę, ale Munier, jeśli teraz trafi, to wygramy. I wiecie co? Ja tutaj zaryzykuję. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale to wyszło i Munier w piękny sposób daje nam zwycięstwo w tym meczu. Mega fajne spotkanie. Od 0-2 do 2-2 w ostatnich sekundach dzięki nożycom Mbappé i ta ostatnia jedenastka Muniera jasno podkreśla,
że udało się. Udało się w końcu osiągnąć jakiś dobry wynik tym składem. Mbappe ocena 9-0 w tym spotkaniu, zawodnik meczu, zdecydowanie się zgadzam, dwie bramki, bardzo, bardzo dobry występ Mbappe i jak w pierwszym spotkaniu był niewidoczny, tak w tym był wszędzie, zdobył dwie bramki, powiedzmy, że zdobył hat-tricka, bo wykorzystał karnego w serii jedenastek. Ja osobiście cieszę się, że tak to spotkanie się ułożyło. Przy wyniku 2-0 już powolutku układałem sobie w głowie jakąś formułkę, którą wam teraz na końcu powiem, w stylu, że Mbappe może na boiskach rzeczywistych tutaj mnie zadziwia, ale w FIFA wcale tak nie jest, ale tak nie powiem, bo Mbappe naprawdę w tym drugim spotkaniu pokazał, że jest kartą mega dobrą. Statystyki same tak naprawdę na jego korzyść przemawiają. Jedyny mankament tej karty to są 3 gwiazdki sztuczek. Ja raczej wolę zawodników, którzy te 4 gwiazdki mają. Mam wtedy, odczuwam wrażenie, więcej jakichś alternatyw w ataku. Tak czy siak, mega fajnie mi się tutaj Kylianem grało. No i muszę wam przyznać, że jeśli tylko jesteście w posiadaniu, jak widzicie, około 60 tysięcy monet, to warto będzie go wam przetestować, bo wydaje mi się, że karta warta tych pieniędzy jak najbardziej jest. Także z tego miejsca się już też z wami żegnam. Jeśli ten odcinek ci się podobał, to zostaw tego kciuka w górę, chociażby dla Kyliana. No i napisz w sekcji komentarzy, czy również uważasz, że to może być kolejny Thierry Henry biegający po rzeczywistych boiskach. Pamiętaj również o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz, oraz o moich social media. Wszystko w opisie. Mówił Goldzory. Na razie.